Mówi Moskwa. Radio Sputnik rozpoczyna swoją codzienną audycję w języku polskim. Naszego programu można słuchać o godzinie 21 w Radiu Hobby 89,4 FM, a także od 19 do 20 przez satelitę Express AM22 53 stopnie długości wschodniej, format DVB-S, częstotliwość 11044 MHz, polaryzacja pionowa, kanał odbiorczy 55. Zapraszamy również do słuchania nas na stronie internetowej www.pl.sputniknews.com. Życzymy Państwu dobrego odbioru. Przejście konwoju Stanów Zjednoczonych przez terytorium Słowacji byłoby czystą prowokacją, ponieważ w państwie stale odbywają się wystąpienia pod hasłami skierowanymi przeciwko NATO i tworzeniu amerykańskich baz, powiedział Sputnikowi były premier Słowacji Jan Czarnogórski. Była przyjaciółka pilota Andreasa Lubica, podejrzanego o umyślne zniszczenie samolotu we Francji, oznajmiła, że jej chłopak planował wykonać efektowny gest, aby wszyscy go zapamiętali. Według niej Andreas Lubic był bardzo zamknięty i mógł przechowywać tajemnice. Podzielił się swoimi wspomnieniami dziewczyna. Spółka córka Gazpromu, Gazprom Transgaz Tomsk, planuje w 2015 roku zbudować pierwszy 80 km gazociągu z Siła-Syberii, powiedział dyrektor generalny kompanii Anatolij Titow na zebraniu Rosyjskiego Towarzystwa Gazowego. Według danych sondażu Fundacji Opinii Publicznej, przeprowadzonego pod koniec marca, ranking prezydenta Władimira Putina osiągnął maksimum na przestrzeni ostatnich 2 lat. Zagłosować na Putina na następnych wyborach gotowych jest 75% Rosjan. Wzrost zaufania wobec prezydenta Federacji Rosyjskiej został spowodowany czynnikami polityki zagranicznej oraz krajowej, uważają zapytani eksperci. Mecz turnieju eliminacyjnego Mistrzostw Europy w piłce nożnej między reprezentacjami Czarnogóry i Rosji został odwołany z powodu zamieszek zorganizowanych przez kibiców gospodarzy w Podgoricy. Bramkarz rosyjskiej reprezentacji Igor Akinfeyev doznał wstrząsu mózgu i poparzenia szyi po tym, jak w pierwszej minucie trafiła w niego raca z trybuny czarnogórskich kibiców. Bramkarz moskiewskiego CSKA od razu został przewieziony do szpitala. Unia Europejskich Związków Piłkarskich rozpoczęła śledztwo dyscyplinarne. Dziś w naszym programie. Katastrofa Airbusa A320 linii lotniczych Germanwings we Francji. Nowe fakty śledcze. Wojna w Jemenie. Metamorfozy wiosny arabskiej. Poroszenko stracił zaufanie. Zgodnie z wynikami sondażu opinii publicznej, tylko 1/5 Ukraińców głosowałoby za kandydaturę Poroszenki w nowych wyborach. I to tylko niektóre tematy z sobotniej audycji Radia Sputnik. Nie zabraknie ciekawostek z rubryk Ars Longa oraz rozmaitości. Pozostańcie z nami. Główne tematy tygodnia. W ostatnim czasie w wystąpieniach polskich polityków w mediach przejawia się tendencja do straszenia polskiego społeczeństwa wojenną retoryką. Ale są politycy, którzy przejawiają rozsądek i w swoich programach wyborczych deklarują dążenie do zapobieżenia tej groźbie. Kandydat na stanowisko prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej, europoseł Janusz Korwin-Mikke, udzielił wywiadu korespondentowi Radia Sputnik Leonidowi Siganowi. Dzień dobry, panie pośle. Panie pośle, telefonuję z Moskwy, z rozgłośni Sputnik. Panie pośle, Państwowa Komisja Wyborcza zarejestrowała pana jako kandydata na prezydenta. No więc gratuluję panu tego pierwszego sukcesu. Ile podpisów wyborców złożył pan w komisji? 200 tysięcy złożyłem, a jeszcze nam doszło na drugi dzień 30. No. Podczas spotkań z wyborcami, jakie problemy najczęściej poruszane są polityka wewnętrzna, czy też sprawy międzynarodowe? No,
polityka wewnętrzna, wiadomo, pozbycie socjalizmu, to jest nasze główne hasło we wszelkich aspektach. Polityka zewnętrzna to jest nie dopuścić do III wojny światowej, bo najwyraźniej są kręgi w Stanach Zjednoczonych, które by chciały zrobić wojnę światową, a uważam, że to nie leży w interesie Polski. Panie pośle, jakie miejsce w pytaniach i wystąpieniach podczas konwencji zajmuje problematyka związana z kryzysem na Ukrainie? No i rzecz jasna... Wie pan, że bardzo niewielką. Ludzie mnie pytają o to z reguły jedna, dwie osoby. Jak na sali jest 1200 osób, to jedna, dwie osoby pytają, bo ludzie znają moje stanowisko. Moje stanowisko jest bardzo proste. Polska powinna ogłosić neutralność, podobnie jak Białoruś, ogłosić neutralność w sporze rosyjsko-ukraińskim. W tym momencie, ponieważ Słowacja, Węgry i Rumunia nie podzielają stanowiska Waszyngtonu w tej sprawie, NATO nie miałoby dostępu do Ukrainy i w tym momencie sprawa by się trochę uspokoiła. Być może dzięki temu byśmy zapobiegli wojnie światowej. Natomiast powiedzcie jasno, w interesie Polski leży utrzymanie niepodległości Ukrainy, żeby nie było żadnych nieporozumień. Polska powinna bronić niepodległości Ukrainy, a czy to jest Ukraina z Donbasem, czy bez Donbasu, z Krymem, czy bez Krymu, to już nas mniej interesuje. No i na zakończenie może pan zechce powiedzieć, jak pan widzi przyszłość rosyjsko-polskich i polsko-rosyjskich relacji? No w tej chwili są dwie tendencje główne w polskiej polityce. Jedni to są ludzie z PiS-u, którzy wyssali nienawiść do Rosji z mlekiem matki, a drudzy to są ci z Platformy Obywatelskiej, którzy nienawidzą Rosji, bo tak im kazano z Waszyngtonu i z Brukseli odpowiednio. Natomiast ja się nie zaliczam do obydwu tych opcji i myślę, że zdobędę około 20% ludzi, którzy zachowują zdrowy rozsądek i nie chcą brać udziału w jakichkolwiek awanturach wojennych w tej sprawie. W sankcjach oczywiście też. Panie prezesie, jakie są pańskim zdaniem możliwości udziału Stanów Zjednoczonych w tych rozwiązaniu tych wszystkich problemów? Czy nie stamtąd są sygnały raczej negatywne? Ameryka jest krajem pokojowym. Ameryka nie chce wojny, nigdy nie chciała, ale nie chciała pierwszej wojny, nie chciała drugiej wojny, a została w to wciągnięta. W tej chwili ja nie sądzę, żeby jego ekscelencja Barack Obama pragnął wojny, natomiast są bardzo silne wpływy grupy polityków, która uważa, że Chiny stają się coraz silniejsze. Ameryka w tej chwili ma ogromny potencjał wojskowy, ogromny, jest potwornie zadłużona i swojej przewagi nie utrzyma, więc jeżeli robić wojnę, jeżeli nie dopuścić do, nie utracić hegemonii na świecie, to trzeba zrobić wojnę teraz. No i szukają pretekstu. Podam jeszcze raz, to nie jest wcale dominująca tendencja w Ameryce, ale wpływowa. Pan jest optymistą? Szczerze mówiąc, no jak widzę, bardzo uparte działania tej grupy w Ameryce, to są głównie neokonserwatyści, to trochę mi ciarki przechodzą, bo to są dość wpływowi ludzie, no ale też z drugiej strony historia nie jest zbyt determinowana, wszystko zależy od ludzi. Zobaczymy. Korespondent Radia Sputnik Leonid Sigan rozmawiał z europosłem Januszem Korwin-Mikke. Nadal trwają prace śledcze w związku z katastrofą samolotu pasażerskiego Germanwings, który rozbił się we Francji. Obecnie uwaga światowej opinii publicznej jest skupiona na wniosku, że działania drugiego pilota Airbusa A320 mogą być uznane jako zamiar zniszczenia samolotu. Warto więc zadać sobie pytanie, kim był ten drugi pilot? Nazywał się Andreas Lubitz. Był Niemcem z pochodzenia z miasta Montabaur. Miał 28 lat. Przyszedł do Germanwings we wrześniu 2013. Jako drugi pilot miał wylatane 630 godzin. Przypuszcza się, że Lubitz zablokował drzwi i nie wpuszczał dowódcę do kabiny. Według prokuratora Marsylii Brisa Robina w pierwszych 20 minutach lotu obaj piloci prowadzili normalną rozmowę. Kiedy dowódca statku powietrznego wyszedł z kabiny, prawdopodobnie do toalety, drugi pilot zablokował drzwi i samowolnie rozpoczął zniżanie samolotu. Gazeta New York Times cytuje słowa jednego z uczestników śledztwa, który powołuje się na dane ze znalezionych czarnych skrzynek. Człowiek na zewnątrz zapukał do drzwi i nie było odpowiedzi. Potem zapukał mocniej i znów nie było odpowiedzi, poinformował specjalista. Na nagraniu wydobytym z czarnej skrzynki słychać próby wyważania drzwi, wyzwania dyspozytora,
ostrzeżenia systemów samolotu o możliwości kolizji. Drugi pilot nie powiedział ani słowa, ale jego normalne oddechy słychać aż do momentu katastrofy. Przypomnijmy, 24 marca 2015 roku Airbus A320 kompanii Germanwings rozbił się w trudno dostępnym rejonie Alp francuskich. Zginęło 150 osób. Radio Sputnik. Rozmawiamy z całym światem. Arabia Saudyjska i jej sojusznicy bliskowschodni zaatakowały z powietrza terytorium Jemenu w celu powstrzymania marszu wspieranych przez Iran rebeliantów Huti na południu kraju. Z danych znajdujących się w posiadaniu kanału Al Arabiya wynika, że w operacji uczestniczą samoloty wojskowe Bahrajnu, Egiptu, Jordanii, Kataru, Kuwejtu, Maroku, Zjednoczonych Emiratów Arabskich i Sudanu. Napływają doniesienia, że do zaangażowania się w lądowej części operacji gotowe są Egipt, Jordania, Pakistan i Sudan. Wcześniej ze swego azylu w Adenie prezydent Jemenu Abd Mansur al-Hadi zażądał od Ligi Państw Arabskich wprowadzenia wojsk na teren kraju. Ta kwestia miała być omawiana podczas spotkania przedstawicieli Ligi 26 marca. Jednakże Arabia Saudyjska przystąpiła do ataków lotniczych, nie czekając na podjęcie tej decyzji. Tak więc Jemen staje się przyczółkiem w konfrontacji między sunnicką Arabią Saudyjską a szyickim Iranem. Er-Riyad oskarża Teheran o wzniecanie wrogości na tle religijnym w regionie i o wspieranie klanu Huti w Jemenie. Kryzys zagraża przekształceniem się w pośrednią wojnę, w której Iran będzie wspierać rebeliantów Huti, a Arabia Saudyjska i inne monarchie sunnickie udzielać będą pomocy prezydentowi Al-Hadiemu. W wyniku Jemen rozdzierają na kawałki jednocześnie rebelianci Huti, jednostki wojskowe lojalne wobec Hadiego i terroryści z Al-Kaidy, z którymi, jak można zakładać, bliskie jest państwo islamskie. Można również domyślać się, że Waszyngton właśnie dlatego wycofał oddział o przeznaczeniu specjalnym, że osiągnął swój rutynowy cel strategiczny – kraj rozpada się. Czy przypadkiem nie w celu podżegania całego Bliskiego Wschodu była zaakceptowana przez Waszyngton wiosna arabska? Ambasador Arabii Saudyjskiej w Stanach Zjednoczonych podkreślił, że USA nie uczestniczą w operacji w Jemenie. Tym niemniej, według przedstawiciela administracji amerykańskiej, Waszyngton popiera działania Arabii Saudyjskiej i jej sojuszników. Jednakże nie sprecyzował on, na czym właściwie polega to poparcie. Koła biznesowe zareagowały niezwłocznie na działania zbrojne na południu Półwyspu Arabskiego, gdyż eskalacja konfliktu jemeńskiego może narażać na ryzyko dostawy ropy naftowej. Na przykład gatunek Brent zdrożał prawie 6% na wiadomość o początku operacji. Bliski Wschód także jest ważnym dostawcą skroplonego gazu ziemnego, który sprzedają Jemen i Katar. Jednak importerzy nie upatrują na razie powodów do niepokoju. Jak oświadczył przedstawiciel południowo-koreańskiej spółki gazowniczej Korea Gas Corporation, na razie nie ma żadnych zakłóceń w dostawach gazu z Jemenu. Nie denerwujemy się, biorąc pod uwagę nadmiar podaży i słaby popyt w ostatnim czasie. Analitycy podkreślają również, że nie należy niepokoić się o prawdopodobieństwo deficytu ropy naftowej, gdyż wydobycie w krajach nienależących do składu OPEC nadal jest duże. W marcu 2015 roku wyjaśniło się, że w wirze wydarzeń w Jemenie Pentagon stracił, czyżby naprawdę, broni na kwotę $500 milionów. Waszyngton przyznał się oficjalnie, że nie wie, w czyich rękach znajduje się broń dostarczona do Jemenu. Nie wiadomo, w kogo jest wycelowana, dla kogo stwarza zagrożenie i kogo zabija. Beczka z prochem nadal wypełniana jest prochem. Na ciernistej drodze do świetlanego prosperowania w Europie prezydent Ukrainy ostatecznie stracił zaufanie rodaków. Tak samo jak wszystkie pozostałe siły polityczne. Zgodnie z wynikami sondażu opinii publicznej przeprowadzonego przez spółkę Research and Branding Group, tylko 1/5 Ukraińców głosowałoby za kandydaturą Poroszenki w nowych wyborach, a co drugi ankietowany uważa, że kraj kroczy niesłuszną drogą. Nie ma w tym nic dziwnego. Ideały Majdanu zostały cynicznie podeptane, kraj przekształcono w pole walki o aktywa biznesowe i terytoria. Sama tylko wojna między Poroszenką a Kołomojskim dowodzi tego. Kapitalizm feudalno-oligarchiczny, mający za podstawę neonazizm i nieograniczoną władzę urzędników, przeciwko czemu tak entuzjastycznie walczyli szeregowi bohaterowie tzw. rewolucji godności, kwitnie jeszcze bardziej niż za rządów Janukowycza. Gospodarka jest zniszczona. Państwowość zawisła nad przepaścią. Miliony byłych obywateli byłej Ukrainy nie chcą nic o niej nawet słyszeć. Nie da się zastraszyć ich żadnymi armatami, nawet produkcji amerykańskiej. Poroszenko na wszelkie możliwe sposoby stara się być efektywnym dowódcą naczelnym, dobrym prezydentem i biznesmenem,
ulubieńcem Zachodu i politykiem publicznym o orientacji populistycznej w jednej osobie. Jednakże udaje się to mu w coraz mniejszym stopniu. Ludzie stopniowo zaczynają widzieć prawdę i wyrażać swoją postawę wobec europejskiej drogi, która w rzeczywistości okazała się jedynie bardzo szybkim spełzaniem w otchłań chaosu, na razie w sondażach opinii publicznej. Ze wcześniejszych badań wynikało, iż ranking prezydenta Wiktora Janukowycza po upływie roku po wyborach 2010 roku także spadł o ponad 2 razy. Dość szybko stracił poparcie wyborców także poprzednik Janukowycza, Wiktor Juszczenko. Wskaźniki Poroszenki według standardów międzynarodowych wykazują niezbicie, że w kraju panuje nadzwyczaj ostry kryzys, a władza nie ma planu antykryzysowego i nie wykonuje swych zobowiązań. Przy tym Majdan jako sposób na zmianę kierownictwa kraju gruntownie zadomowił się w świadomości Ukraińców. Przy należytym poparciu z zewnątrz, czy też ze względu na czynniki wewnętrzne, zawsze może uzyskać kształty kolejnych realnych czynów. To właśnie jest największym zagrożeniem dla kierownictwa kijowskiego, które przejęło władzę wskutek zamachu stanu. Okres romantycznych oczekiwań związanych z nową władzą dobiega końca, a stabilnego systemu politycznego na Ukrainie, jakiego nie było dotąd, wciąż brak. Radio Sputnik. My nazywamy rzeczy swoimi imionami. Dziś powtarzamy czołowe materiały tygodnia. Radio Sputnik kontynuuje program. Życie to więcej niż polityka, więcej niż ekonomiczne problemy. Przekonać Was o tym spróbujemy w programie Rozmaitości. Przy mikrofonie Julia Jasińska i Wiktor Bezyka. Mamy kwadrans na interesujące informacje i, jak to zwykle bywa, w rozmaitościach różnorodną muzykę. Euromonitor International opublikował ranking 100 miast z całego świata, które są popularne wśród turystów. Do tych miast ludzie przyjeżdżają, aby odpocząć, a także w celach biznesowych. Są to największe światowe centra gospodarcze. Moskwa w rankingu miast, które najczęściej odwiedzają turyści, zajęła miejsce obok takich europejskich ośrodków turystycznych jak Amsterdam i Barcelona. Moskwa zajęła 26. miejsce. W 2013 roku miasto odwiedziło prawie 5,5 miliona osób, co stanowi 8% więcej niż poprzednim 2012 roku. Pod względem popularności Moskwa zajmuje pozycję obok Amsterdamu, Wiednia, Barcelony i Mediolanu. Wysokie miejsce Moskwy można wytłumaczyć dość dużym napływem tych, którzy przyjeżdżają do miasta w celach biznesowych. Ponadto Moskwa jest lokalnym węzłem komunikacyjnym. Często ludzie przylatują do Moskwy, aby przesiąść się lub zatrzymać się po drodze. Petersburg uplasował się na 53. pozycji w rankingu w pobliżu San Francisco i Monachium. Najpopularniejszym miastem dla międzynarodowych turystów stał się Hongkong. W 2013 roku przyjechało tam ponad 25 milionów osób. Następny jest Singapur, a na trzecim miejscu Bangkok. Londyn i Paryż zamykają piątkę liderów. Do tych miast jeżdżą nie tylko turyści, ale również biznesmeni. Tym właśnie można wytłumaczyć popularność azjatyckich megapolis, które są miejscowymi centrami gospodarczymi. Niemniej jednak w rankingu znajdują się również typowo kurortowe miejsca. Na przykład do 20 najpopularniejszych miast turystycznych zakwalifikowały się turecka Antalya, tajlandzki Phuket i Rzym. Wysoką pozycję Antalii w rankingu miast Euromonitor wiąże z Rosjanami, którzy już od dawna wybrali to miejsce do odpoczynku. Na Antalię przypada 75% wszystkich Rosjan, którzy przyjeżdżają do Turcji. Jednym z powodów jest względnie niska cena tureckich kurortów, jak również fakt, że Rosjanie nie potrzebują specjalnej wizy do kraju. Wszyscy jesteśmy zmęczeni zimą z brudnym śniegiem i szarym niebem i mrozem. Dobra słoneczna pogoda poprawia humor i daje więcej sił. Na wiosnę robimy rzekomo o wiele więcej i lepiej pracujemy. Natomiast naukowcy udowodnili, że tak nie jest. Przy dobrej pogodzie ludzie nie mogą zmusić się do ciągłego myślenia o pracy. W rezultacie spada zdolność do pracy i wydajność. W związku z tym doradzają oni przekładanie ważnych spraw na deszczowe dni. Naukowcy Julia Lee i Francesca Gino z Uniwersytetu Harvarda oraz Bradley Stutz z Uniwersytetu Pensylwanii zbadali wpływ pogody na skuteczność pracowników jednego z japońskich banków. Chcieli oni sprawdzić swoją teorię, że dobra pogoda odciąga uwagę pracowników od pracy. Słoneczne dni myśli się nie o pracy, lecz raczej o tym, jak odpocząć lub gdzie pójść na spacer. W ramach badania pracownikom powierzono pewne zadania, na przykład w zakresie wprowadzenia informacji do bazy danych.
Pracownicy pracowali w biurze z dużymi oknami, umożliwiającymi obserwowanie pogody na zewnątrz. Gdy tylko pogoda się psuła, wydajność pracy dosłownie rosła. Każdy cal opadów skracał czas poświęcony na wykonanie zadania przez pracowników o 1,3%. Poza tym wyniki innego badania przeprowadzonego na podstawie amerykańskiego pokazują, że w deszczowe dni ludzie spędzają w pracy więcej czasu, a w jasne letnie dni starają się jak najszybciej opuścić biura. Najgorszy wpływ dobra pogoda ma na pracę maklerów. Naukowcy z Uniwersytetu Kalifornijskiego sprawdzili, czy istnieje powiązanie między pogodą, nastrojem, a gotowością inwestorów do ryzyka. W słoneczną pogodę gracze giełdowi są skłonni do podejmowania większego ryzyka. Francesca Gino i jej koledzy doradzają szefom firm, aby rozkładali pracę w zależności od warunków atmosferycznych. Na słoneczne dni powinno się planować lżejsze zadania, a na deszczowe bardziej pracochłonne, których wykonanie wymaga maksymalnego skupienia. Poza tym w zimie trzeba pilnować, aby pracownikom biur było wystarczająco ciepło, a w letnie odwrotnie, dbać o letnią temperaturę. Wyniki innego badania pokazują, że idealna temperatura dla skutecznej pracy wynosi 22 stopnie. Wyższa obniża wydajność pracy, a niższa źle wpływa na zdolność pracowników do pracy. Selfie już od dawna są ważnym zjawiskiem kulturowym. Ludzie uwielbiają fotografować sami siebie, a następnie publikować zdjęcia w internecie. Ale może znaleźć kompana do kielicha na wieczór lub śledzić najnowsze wpisy gwiazd Piusów. Aplikacja nazywa się Swig, której hasłem jest Społeczność Światowych Alkoholików. Wystarczy wyobrazić sobie bar, w którym są obecnie osoby lubiące się napić z całego świata. Dla niektórych będzie to raj z Bogiem w roli barmana, który nawet nie zwraca uwagi na czas. Twórcy Swiga są przekonani, że amatorzy alkoholu już po prostu nie mogą siedzieć na Facebooku i Instagramie. W południowo-ukraińskiej elektrowni atomowej do reaktora trzeciego bloku energetycznego załadowano paliwo TBCWR, wyprodukowane przez amerykańsko-japońską spółkę Westinghouse, poinformował dziennikarzy szef ukraińskiej atomowej spółki energetycznej Energoatom Jurij Niedaszkowski. Jednocześnie oświadczył on, że paliwo spółki Westinghouse ma dobrą jakość, ponieważ w okresie wykorzystywania kaset TBCWR nie zauważono rzekomo ani jednego przypadku jego dekompresji. Tymczasem kilka lat temu w czeskiej elektrowni Temelin doszło do dekompresji elementów wyprodukowanych przez Westinghouse. W 2014 roku władze w Kijowie i Westinghouse porozumiały się w sprawie dostaw amerykańskiego paliwa jądrowego do niektórych bloków ukraińskich elektrowni atomowych do 2020 roku. Sądząc po oświadczeniach szefa Westinghouse Daniego Roderika, ta firma zamierza zostać jedynym dostawcą paliwa dla wszystkich bloków ukraińskich elektrowni. Do dnia dzisiejszego głównym dostawcą była rosyjska spółka Twel. Taka kooperacja udowodniła swoją skuteczność i bezpieczeństwo, lecz jest dla Kijowa niepożądana. Koniunkturalne względy polityczne mogą skończyć się dla Ukrainy i całej Europy ogromną tragedią, uważa ekspert Aleksander Gusiew. Elektrownie atomowe na Ukrainie, a jest ich 8, początkowo zostały przystosowane do rosyjskiego paliwa jądrowego. Zastąpienie go amerykańskim może doprowadzić do bardzo poważnych skutków. Kilka lat temu w czeskiej elektrowni atomowej Temelin doszło do dekompresji elementów paliwowych wyprodukowanych przez Westinghouse. Praga zrezygnowała po tym z usług amerykańskiego dostawcy. Zakłócenia w pracy instalacji paliwowych Westinghouse zostały także odnotowane w dwóch blokach energetycznych południowo-ukraińskiej elektrowni atomowej. Okazało się, że te zakłócenia były związane z wadami konstrukcyjnymi firmy. Specjaliści i ekolodzy, tym ukraińscy, upatrują w decyzji Kijowa odnośnie wykorzystania w swoich elektrowniach atomowych amerykańskiego paliwa zagrożenie dla bezpieczeństwa jądrowego nie tylko dla regionu, lecz dla całego kontynentu. Jednak dla kijowskich władz i top menedżerów Westinghouse słowa te są pustym dźwiękiem. Dla jednych o wiele ważniejsze jest podkreślenie po raz kolejny niezależności od Moskwy, dla innych są to po prostu pieniądze. Wygląda na to, że prawdopodobieństwo tragedii nie przeraża ani jednych, ani drugich, zwłaszcza Amerykanów żyjących kilka tysięcy kilometrów od swoich partnerów biznesowych na Ukrainie. Podłączenie trzeciego bloku energetycznego południowo-ukraińskiej elektrowni atomowej, do którego załadowano paliwo wyprodukowane przez Westinghouse, do systemu energetycznego Ukrainy zaplanowano na początek kwietnia 2015 roku. Uwagi na marginesie.
walce o wolność słowa i pluralizm zdań Unia Europejska i jej sojusznicy postanowili skorzystać ze sprawdzonego środka, czyli cenzury. Ideologicznie niesłuszne kanały informacji należy potępić, a najlepiej w ogóle zamknąć. Szczególnych starań dokładają w tym kraje, które tylko niedawno uzyskały status stowarzyszonych. MSZ Ukrainy unieważnia akredytację mass mediów zarejestrowanych w Rosji. Rada Najwyższa zamknęła drzwi przed największymi agencjami informacyjnymi RIA Nowości i TASS. W Służbie Bezpieczeństwa Ukrainy oświadczono, że z kraju już wydalono, czy też nie potrafiło wjechać na jego teren blisko 100 dziennikarzy rosyjskich. Przy tym pominięto zresztą milczeniem fakt, że deportacja wcale nie jest wyjściem najgorszym. Wielu Służba Bezpieczeństwa zatrzymywała bez wyjaśnienia przyczyn. Ktoś nie wrócił w ogóle do domu. W trakcie działań zbrojnych na Ukrainie zginęło 4 dziennikarzy rosyjskich. Wprowadza się także zakaz rosyjskich kanałów, a nawet filmów, w których Ukraińcy jakoby przedstawiani są nieprzychylnie. Zrezygnowano także z kanału Euronews. Nikt nie krępował się z powiedzeniem, że przyczyna tkwi w niemożliwości wywierania wpływu na treści. Nie uchroniło przed tym nawet słówko euro, które, jak mogło się wydawać, miało zabezpieczyć kanał przed wszelkimi atakami. Sąsiedzi w stowarzyszeniu z Unią Europejską mają sytuację nieco lepszą, lecz też starają się nie pozostawać w tyle. Dyrektora Generalnego Międzynarodowej Agencji Informacyjnej Rosji Siewodnia Dmitrija Kisielowa i dziennikarza Andrzeja Kondraszowa w Mołdawii ogłoszono personami non grata. Następnie do tego kraju nie wpuszczono zespół kanału telewizyjnego Rosja 24. Zresztą ten kanał telewizyjny w Mołdawii od dawna już objęto zakazem. Świeżo przyjęci Europejczycy jak gdyby wykonują zadanie domowe, gdyż wskazówka dotycząca zwalczania propagandy rosyjskiej napłynęła z Brukseli. Tam w tym celu zamierzano nawet utworzyć rosyjskojęzyczne mass media. O tym jeszcze w styczniu mówiła wysoki przedstawiciel Unii Europejskiej do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa Federica Mogherini. Teraz przygotowuje ona europejski plan naświetlania wydarzeń na Ukrainie i innych ważnych problemów międzynarodowych, odnośnie których Rosja wyraża opinię różniącą się od europejskiej. Mimo że zakrawa to na paradoks, lecz według pani Mogherini chodzi o położenie kresu atmosferze podejrzliwości, nienawiści i nietolerancji wobec pluralizmu zdań. W ogóle chodzi o zbudowanie cudownego, nowego świata. Chociaż sami Europejczycy na razie nie przejawiają różnorodności zdań, wystarczy przypomnieć ich postawę wobec wydarzeń ukraińskich. Radio Sputnik. Mówimy o tym, o czym inni milczą. Puls świata. W brytyjskich mediach trwa aktywna dyskusja na temat wywiadu Davida Camerona, którego udzielił on w tym tygodniu telewizji BBC. Wypowiedzi polityka takiej rangi są ważne nie tylko dla jego kraju, lecz też dla międzynarodowej opinii publicznej. Wielka Brytania jest przecież tym państwem, które konsekwentnie realizuje w wielu dziedzinach samodzielną politykę odmienną od Unii Europejskiej. Ostatnio pojawiły się nawet głosy o jej ewentualnym wystąpieniu z szeregów tej organizacji. Co więc tak zaintrygowało opinią publiczną w wywiadzie udzielonym przez Davida Camerona? Brytyjski premier zapowiedział, że nie będzie starał się o trzecią kadencję szefa rządu w 2020 roku. Takie oświadczenie stało się powodem do spekulacji i domysłów na temat jego potencjalnego następcy. Jednocześnie wielu ekspertów uważa, że wybrał on nie najlepszy moment na taką deklarację, bo w ten sposób przejawił arogancję wobec elektoratu, a jego polityczni rywale mogą wykorzystać ten moment i odwrócić go przeciwko konserwatywnym wyborcom przed wyborami mającymi odbyć się 7 maja. Z kolei autor wywiadu z Cameronem, James Landall, wicenaczelny redakcji politycznej BBC, broniąc go, podkreśla, że słowa polityka mogą zostać odebrane pozytywnie jako oznaka nieprzywiązywania się do stanowiska. Premier jasno powiedział, że celem jest wygranie najbliższych wyborów i dokończenie dzieła rozpoczętego w obecnej kadencji. Kiedy ten cel uda się zrealizować, chce ustąpić i dać pole do popisu swojemu następcy, stwierdza Landall w komentarzu. Jednocześnie zapewnia, że pytanie dotyczące planów Camerona nie było wcześniej konsultowane ze służbami prasowymi premiera, a więc odpowiedź była spontaniczna. Największe poruszenie budzi jednak nie sama odpowiedź obecnego premiera, lecz kwestia potencjalnego następcy. Od dawna bowiem mówi się, że za jego plecami w partii konserwatywnej trwa rozgrywka o przejęcie po nim stanowiska lidera. We wspomnianym wywiadzie dla BBC sam premier wymienił 3 nazwiska.
Największe szanse na zastąpienie Camerona daje się obecnemu ministrowi finansów George'owi Osborne'owi, szefowej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych Theresie May oraz pozostającemu nieco na uboczu wielkiej polityki burmistrzowi Londynu Borisowi Johnsonowi. No cóż, czas wykaże, czy takie poruszenie z powodu wywiadu Davida Camerona było podstawne. Może okaże się, że rację ma wspomniany burmistrz Londynu, który stwierdził, że zbyt wiele hałasu robi się z powodu kwestii czysto hipotetycznej. Przecież mowa jest o roku 2020, a to jest bardzo odległa przyszłość. Pekin gotów jest do rezygnacji z prawa weta w Azjatyckim Banku Inwestycji Infrastrukturalnych, tworzonym pod jego kierownictwem. Takie podejście pozwoli na ściągnięcie dużych państw do udziału w nowym banku i rzuci poważne wyzwanie przewodnictwu Stanów Zjednoczonych w gospodarce światowej, pisze Wall Street Journal. Na rozmowach z najwierniejszymi sojusznikami Stanów Zjednoczonych w Europie Chiny wyraziły gotowość do rezygnacji z prawa weta w Azjatyckim Banku Inwestycji Infrastrukturalnych, podkreśla gazeta, powołując się na urzędników biorących udział w negocjacjach. Według ich danych właśnie to okazało się decydujące w procesie przeciągnięcia do nowego projektu Wielkiej Brytanii, Francji, Niemiec i Włoch. Propozycja Chin, zgodnie z którą nikt z założycieli nie będzie miał prawa dyktować swoich warunków, jest sprzeczna z praktyką międzynarodowych instytucji finansowych wspieranych przez USA, w tym Międzynarodowego Funduszu Walutowego. Choć do USA należy mniej niż 20% akcji dających prawo głosu, USA mogą blokować MFU, co wywołuje krytykę ze strony pozostałych państw. Chinom udało się osiągnąć poważny sukces na arenie międzynarodowej, przyznają przedstawiciele całego szeregu państw, pisze Wall Street Journal. Przemyślane kroki Chin na drodze do stworzenia nowego banku rzucają poważne wyzwanie dominacji Stanów Zjednoczonych w światowym systemie gospodarczym. Chiny efektywnie prowadzą długofalową grę. Pekin się kompletnie nie śpieszy. On wie, że inne państwa przyjdą do niego, zauważa profesor gospodarki na Cornell University, Inshwar Prasad, były pracownik MFU. To mądra gra, która sprawi, że przyłączą się inne duże gospodarki, uważa David Dollar, były przedstawiciel Ministerstwa Finansów Stanów Zjednoczonych w Pekinie. Azjatycki Bank Inwestycji Infrastrukturalnych został stworzony w 2014 roku z inicjatywy Chin. Celem banku jest finansowanie infrastrukturalnych projektów w regionie Azji i Pacyfiku. Kapitał ustawowy banku wynosi 100 miliardów dolarów. Do porozumienia o stworzeniu banku przyłączyło się 27 państw, około 20 z nich to państwa regionu Azji i Pacyfiku. Swoją chęć przystąpienia do tej struktury w ciągu ostatnich 2 tygodni wyraził szereg wiodących gospodarczo krajów, między innymi Wielka Brytania, Francja, Niemcy, Włochy, Szwajcaria i Luksemburg. Wiele osób uważa, że Azjatycki Bank Inwestycji Infrastrukturalnych jest potencjalnym konkurentem MFW i Banku Światowego, w których dominują USA i Japonia. Radio Sputnik. Cały świat w obiektywnym ujęciu. W krajach Europy Wschodniej odbywają się szeroko zakrojone ćwiczenia wojskowe. Po raz pierwszy od wielu lat kolumny amerykańskiego sprzętu pancernego docierają do miejsca ćwiczeń własnymi siłami. Uczestnicy tej kampanii są przekonani, że przedyslokacja sprzętu wojskowego stanie się swego rodzaju defiladą zwycięstwa, podczas której wojskowi Stanów Zjednoczonych będą starali się zachwycić miejscowych mieszkańców swoją potęgą militarną. Zresztą wszystko to jest niczym innym jak tylko propagandową zasłoną dymną, wywołującą niezadowolenie ze strony Europejczyków. Aktywiści antywojenni w Czechach na przykład zorganizowali akcję protestu przeciwko przechodzeniu natowskiego sprzętu wojskowego przez terytorium kraju pod hasłem "Czołgi? Dziękujemy, nie". Aktywiści uważają ten marsz za niepotrzebne i niebezpieczne, prowokacyjne manewry wojskowe, które jedynie powiększają napięcia na arenie międzynarodowej. Tymczasem wojskowi polscy i amerykańscy ćwiczą w tych dniach w Sochaczewie przerzucanie systemów obrony przeciwrakietowej Patriot. Wszystko to dzieje się w ramach szeroko zakrojonych ćwiczeń wojskowych pod kryptonimem Atlantic Resolve. Pragniemy zamanifestowania naszej wspólnej zdolności do szybkiego przerzucania systemów Patriot dla obrony Warszawy, oświadczył wicepremier, minister obrony Tomasz Siemoniak, dodając, że zespół został przerzucony do kraju w pilnym trybie. Według niego w ciągu ostatniego roku obecność żołnierzy amerykańskich w kraju w ramach różnego rodzaju ćwiczeń była bezprecedensowa pod względem liczebności i skali. Do Polski przybywali dla prowadzenia wspólnych manewrów myśliwce F-16, desantowcy i wojska pancerne Stanów Zjednoczonych. W ciągu najbliższych miesięcy Polska i Stany Zjednoczone
zamierzają współpracować w dziedzinie obronności nie mniej aktywnie. Rok 2015 będzie rokiem licznych szkoleń polsko-amerykańskich. Dodał Siemoniak, oczekujemy jeszcze więcej amerykańskich żołnierzy i sojuszników w Polsce. Po ćwiczenia w Polsce i krajach bałtyckich, mających potrwać do 17 kwietnia, amerykański sprzęt wojskowy wróci własnymi siłami do miejsca dyslokacji w Niemczech. Zaznaczyć trzeba, że zazwyczaj w podobnych przypadkach sprzęt jest przewożony koleją. Jednak obecnie, gdy szczególnie widoczne jest napięcie w stosunkach między Rosją a Stanami Zjednoczonymi, dowództwo amerykańskie postanowiło zorganizować samodzielny marsz kolumny sprzętu wojskowego przez terytoria krajów członkowskich Sojuszu Północnoatlantyckiego. Cała idea polega na zademonstrowaniu mieszkańcom państw sojuszniczych, którzy znajdują się bezpośrednio w pobliżu niedźwiedzia, że jesteśmy tu obok. Prezydent Putin ciągle ćwiczy swobodne przemieszczanie wojsk. Regularnie przerzuca wojskowych i sprzęt, kiedy chce i gdzie chce, po całym terenie Rosji, oświadczył dowódca naczelny kontyngentu amerykańskiego w Europie, generał-lejtnant Ben Hodges. Tak właśnie jest, po całym terenie Rosji, czyli na swym własnym terytorium, zaznacza szef Centrum Prognozowania Wojskowego Anatolij Cyganok. Jego zdaniem czynnikiem najbardziej negatywnym stało się to, że po raz pierwszy Amerykanie prowadzą swoje ćwiczenia tak blisko granic rosyjskich. To budzi obawy, a co by było, gdyby siły zbrojne Federacji Rosyjskiej przeprowadziły marsz przez terytorium Nikaragui? Zakładam, że Rosja wyciągnie z tego wnioski natury zarówno politycznej, jak też wojskowej. Rosja może zmienić konfigurację swych wojsk na terytoriach państw sojuszniczych, w okręgach zachodnim i południowo-zachodnim, zakłada analityk wojskowy. Polska i świat. Ten fakt, że nie należy szukać jakiejkolwiek logiki w wypowiedziach zachodnich partnerów, potwierdza premier Ewa Kopacz. Podkreśliła ona mianowicie, że rozmieszczenie rosyjskich wyrzutni rakietowych Iskander w obwodzie kaliningradzkim może pociągnąć za sobą ciężkie konsekwencje dla Rosji. Według Ewy Kopacz, Rosja w ten sposób usiłuje wywierać naciski wobec Unii Europejskiej w związku z wprowadzonymi sankcjami. Donosi to Radio Swoboda. Podobne oświadczenie złożył amerykański generał Philip Bridlow, dowódca sił NATO w Europie. Według niego Rosja usiłuje stwarzać zagrożenie dla krajów Europy Wschodniej i Środkowej. Ciekawe, a jak pani Kopacz i pan Bridlow oceniają działania podejmowane przez Rosję w kontekście tego, jak dosłownie codziennie z Zachodu dolatują wypowiedzi o konieczności przemieszczania wojsk natowskich jeszcze bliżej granic Rosji, o rozmieszczeniu 6 sztabów wojsk operatywnego reagowania na przestrzeni od Bułgarii do Estonii, o konieczności wywierania presji na Rosję, w tym także środkami militarnymi? Czy też pani Kopacz z panem Bridlowem zakładali, że Rosja będzie milczeć i tolerować coraz to nowe kroki mające na celu stwarzanie otwartego zagrożenia dla suwerenności Rosji? W związku z tym zarówno Kopacz, jak też Bridlow i wszyscy pozostali z tych, którzy są takiego samego zdania na temat niebezpiecznych konsekwencji rozmieszczenia Iskanderów w obwodzie kaliningradzkim, powinni pamiętać, że jako pierwszy zaczął lekceważyć ustalenia układu w sprawie broni konwencjonalnych w Europie właśnie Zachód. A teraz Rosja, zdając sobie sprawę z tego, że jednostronne respektowanie ustaleń tego układu jest drogą prowadzącą donikąd, występuje z Rady Koordynacyjnej tego dokumentu i uzyskuje możliwość rozmieszczania czegokolwiek i gdziekolwiek. Przecież jest to jej terytorium. W polu widzenia. W kwestii antyrosyjskich sankcji Europie nie warto byłoby znów działać na swoją niekorzyść, uważa pierwsza wiceprzewodnicząca frakcji Die Linke w Bundestagu, Sara Wagenknecht. W rozmowie ze Sputnikiem Wagenknecht powiedziała, dlaczego Stany Zjednoczone i ukraińskie władze są zainteresowane działaniami wojskowymi na Ukrainie i dlaczego Amerykanie zawsze walczą przeciwko dyktatorom właśnie tam, gdzie realizują własne interesy gospodarcze. Oto niektóre pytania, z którymi zwróciliśmy się do pani deputowanej. Na ostatnim szczycie Unii Europejskiej omawiano sankcje przeciwko Rosji. Ich termin wygasa latem, a prawdopodobieństwo, że sankcje zostaną wydłużone, jest duże. Jak pani ocenia tę sytuację?
Moim zdaniem to jest absurd. Od samego początku uważałam sankcje za błąd. Nie będzie lepiej, jeśli one zostaną przedłużone. Ponadto kwestia sankcji została związana z procesem w Mińsku. Jestem za realizacją postanowień z Mińska oraz za tym, aby niemiecki rząd nalegał na kontynuowanie tej drogi. Ale ktoś próbuje podważyć tę umowę i proces pokojowy. Przede wszystkim mam na myśli dostawców broni i doradców wojskowych z USA i Wielkiej Brytanii. Jeśli na to wszystko reagować sankcjami, to wkrótce będziemy mieć tylko sankcje gospodarcze. To nie jest rozsądna strategia. W pierwszej kolejności sankcje szkodzą europejskiej gospodarce, szkodzą gospodarce Niemiec. USA doskonale ustawiły się w tej sytuacji. One i tak nie miały silnych więzi gospodarczych z Rosją. Wiadomo także, że USA są bardzo zainteresowane wyparciem rosyjskiego gazu z Europy, bo tylko wtedy będą w stanie sprzedawać swój o wiele droższy gaz łupkowy. Tutaj są zaangażowane konkretne interesy gospodarcze. Wierzę, że Europa nie jest tak głupia, aby znów działać na swoją niekorzyść. Sankcje gospodarcze są wyraźnie sprzeczne z interesami Europy. W rezolucji Izby Reprezentantów Kongresu USA na temat dostaw uzbrojenia na Ukrainę mówi się o tym, że niezależna, demokratyczna i robiąca postępy Ukraina odpowiada interesom Stanów Zjednoczonych. Jaki sens kryje się pod tymi słowami? Jest to zwykły frazes. Gdy USA mówią o demokracji i prawach człowieka, zazwyczaj skupiają się na interesach gospodarczych i na prawie do wydobycia surowców. Ukraina nie jest wyjątkiem. Wiadomo także, że zięć amerykańskiego wiceprezydenta jest członkiem Rady Dyrektorów ukraińskiej spółki gazowej. Wiadomo, że amerykańskie, a także nawiasem mówiąc brytyjskie koncerny, interesują się ukraińskimi złożami gazu łupkowego. Koncerny rolne również pragną mieć dostęp do Ukrainy i jej żyznych ziem. Zamierzają eksploatować Ukrainę. Wątpię, że jest to w interesie jej ludzi i naprawdę sprzyja polityce pokojowej i społecznej. Premier Ukrainy Jaceniuk powiedział, że z powodu konfliktu gospodarka kraju skurczyła się o 1/4. Jak można pomóc jej stanąć na nogach? Problemem jest to, że ukraińska gospodarka poniosła ogromne straty nie tylko przez wojnę, ale także przez odsunięcie Ukrainy od współpracy z Rosją. Przemysł ciężki na wschodzie Ukrainy ma swoje rynki zbytu w Rosji, a nie w Unii Europejskiej i nie znajdzie on rynków zbytu w Unii. Jeśli zerwie się i zniszczy więzi gospodarcze z Rosją, to Ukraina nie ma perspektyw. To, czego kraj naprawdę potrzebuje, to powrót do wspólnej przestrzeni gospodarczej. To nie wyklucza współpracy gospodarczej z Unią Europejską, ale nie kosztem konfrontacji z Rosją. Ukraina powinna, tak jak poprzednio, pracować w obu kierunkach, a teraz przede wszystkim potrzebuje ona pokoju, konieczne są inwestycje, reindustrializacja, ale przyznane teraz ramowe warunki MFW nie przyczyniają się do takiego rozwoju. Wszystko, co znajduje się w tych warunkach, jeszcze bardziej skrępuje i zadusi kraj. To były odpowiedzi w wywiadzie dla Radia Sputnik wiceprzewodniczącej frakcji Die Linke w Bundestagu Sary Wagenknecht. Radio Sputnik zakończyło dzisiejszą audycję. Zapraszamy jutro na nasz program. Można nas słuchać o godzinie 21 w Radiu Hobby 89,4 FM, a także od 19 do 20 przez satelitę Express AM 22, 53 stopnie długości wschodniej, format DVB-S, częstotliwość 11 044 MHz, polaryzacja pionowa, kanał odbiorczy 55. Zapraszamy również do słuchania nas na stronie internetowej www.pl.sputniknews.com. Żegnam. Mówi Moskwa. Radio Sputnik rozpoczyna swoją codzienną audycję w języku polskim. Naszego programu można słuchać o godzinie 21 w Radiu Hobby 89,4 FM, a także od 19 do 20 przez satelitę Express
AM22, 53 stopnie długości wschodniej, format DVB-S, częstotliwość 11 044 MHz, polaryzacja pionowa, kanał odbiorczy 55. Zapraszamy również do słuchania nas na stronie internetowej www.pl.sputniknews.com. Życzymy Państwu dobrego odbioru. Przejście konwoju Stanów Zjednoczonych przez terytorium Słowacji byłoby czystą prowokacją, ponieważ w państwie stale odbywają się wystąpienia pod hasłami skierowanymi przeciwko NATO i tworzeniu amerykańskich baz, powiedział Sputnikowi były premier Słowacji Jan Czarnogórski. Była przyjaciółka pilota Andreasa Lubica, podejrzanego o umyślne zniszczenie samolotu we Francji, oznajmiła, że jej chłopak planował wykonać efektowny gest, aby wszyscy go zapamiętali. Według niej Andreas Lubic był bardzo zamknięty i mógł przechowywać tajemnice. Podzielił się swoimi wspomnieniami dziewczyna. Spółka córka Gazpromu, Gazprom Transgaz Tomsk, planuje w 2015 roku zbudować pierwszy 80 km gazociągu z Siła Syberii, powiedział dyrektor generalny kompanii Anatolij Titow na zebraniu Rosyjskiego Towarzystwa Gazowego. Według danych sondażu Fundacji Opinii Publicznej, przeprowadzonego pod koniec marca, ranking prezydenta Władimira Putina osiągnął maksimum na przestrzeni ostatnich 2 lat. Zagłosować na Putina na następnych wyborach gotowych jest 75% Rosjan. Wzrost zaufania wobec prezydenta Federacji Rosyjskiej został spowodowany czynnikami polityki zagranicznej oraz krajowej, uważają zapytani eksperci. Mecz turnieju eliminacyjnego Mistrzostw Europy w piłce nożnej między reprezentacjami Czarnogóry i Rosji został odwołany z powodu zamieszek zorganizowanych przez kibiców gospodarzy w Podgoricy. Bramkarz rosyjskiej reprezentacji Igor Akinfeev doznał wstrząsu mózgu i poparzenia szyi po tym, jak w pierwszej minucie trafiła w niego raca z trybuny czarnogórskich kibiców. Bramkarz moskiewskiego CSKA od razu został przewieziony do szpitala. Unia Europejskich Związków Piłkarskich rozpoczęła śledztwo dyscyplinarne. Dziś w naszym programie. Katastrofa Airbusa A320 linii lotniczych Germanwings we Francji. Nowe fakty śledcze. Wojna w Jemenie. Metamorfozy wiosny arabskiej. Poroszenko stracił zaufanie. Zgodnie z wynikami sondażu opinii publicznej, tylko 1/5 Ukraińców głosowałoby za kandydaturę Poroszenki w nowych wyborach. I to tylko niektóre tematy z sobotniej audycji Radia Sputnik. Nie zabraknie ciekawostek z rubryk Ars Longa oraz rozmaitości. Pozostańcie z nami. Główne tematy tygodnia. W ostatnim czasie w wystąpieniach polskich polityków w mediach przejawia się tendencja do straszenia polskiego społeczeństwa wojenną retoryką. Ale są politycy, którzy przejawiają rozsądek i w swoich programach wyborczych deklarują dążenie do zapobieżenia tej groźbie. Kandydat na stanowisko prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej, europoseł Janusz Korwin-Mikke, udzielił wywiadu korespondentowi Radia Sputnik Leonidowi Siganowi. Dzień dobry, panie pośle. Panie pośle, telefonuję z Moskwy, z rozgłośni Sputnik. Panie pośle, Państwowa Komisja Wyborcza zarejestrowała pana jako kandydata na prezydenta. No więc gratuluję panu tego pierwszego sukcesu. Ile podpisów wyborców złożył pan w komisji? 200 tysięcy złożyłem, a jeszcze nam doszło na drugi dzień 30. No. Podczas spotkań z wyborcami, jakie problemy najczęściej poruszane są polityka wewnętrzna, czy też sprawy międzynarodowe? No, polityka wewnętrzna, wiadomo, pozbycie socjalizmu, to jest nasze główne hasło we wszelkich aspektach. Polityka zewnętrzna to jest nie dopuścić do III wojny światowej, bo najwyraźniej są kręgi w Stanach Zjednoczonych, które by chciały zrobić wojnę światową, a uważam, że to nie leży w interesie Polski.
Panie pośle, jakie miejsce w pytaniach i wystąpieniach podczas konwencji zajmuje problematyka związana z kryzysem na Ukrainie? No i rzecz jasna... Wie pan, że bardzo niewielką. Ludzie mnie pytają o to, z reguły jedna, dwie osoby, jak na sali jest 1200 osób, to jedna, dwie osoby pytają, bo ludzie znają moje stanowisko. Moje stanowisko jest bardzo proste. Polska powinna ogłosić neutralność, podobnie jak Białoruś, ogłosić neutralność w sporze rosyjsko-ukraińskim. W tym momencie, ponieważ Słowacja, Węgry i Rumunia nie podzielają stanowiska Waszyngtonu w tej sprawie, NATO nie miałoby dostępu do Ukrainy i w tym momencie sprawa by się trochę uspokoiła. Być może dzięki temu byśmy zapobiegli wojnie światowej. Natomiast powiedzcie jasno, w interesie Polski leży utrzymanie niepodległości Ukrainy, żeby nie było żadnych nieporozumień. Polska powinna bronić niepodległości Ukrainy, a czy to jest Ukraina z Donbasem, czy bez Donbasu, z Krymem, czy bez Krymu, to już nas mniej interesuje. No i na zakończenie może pan zechce powiedzieć, jak pan widzi przyszłość rosyjsko-polskich i polsko-rosyjskich relacji? No w tej chwili są dwie tendencje główne w polskiej polityce. Jedni to są ludzie z PiS-u, którzy wyssali nienawiść do Rosji z mlekiem matki, a drudzy to są ci z Platformy Obywatelskiej, którzy nienawidzą Rosji, bo tak im kazano z Waszyngtonu i z Brukseli odpowiednio. Natomiast ja się nie zaliczam do obydwu tych opcji i myślę, że zdobędę około 20% ludzi, którzy zachowują zdrowy rozsądek i nie chcą brać udziału w jakichkolwiek awanturach wojennych w tej sprawie. W sankcjach oczywiście też. Panie prezesie, jakie są pańskim zdaniem możliwości udziału Stanów Zjednoczonych w tych rozwiązaniu tych wszystkich problemów? Czy nie stamtąd są sygnały raczej negatywne? Ameryka jest krajem pokojowym. Ameryka nie chce wojny, nigdy nie chciała, ale nie chciała pierwszej wojny, nie chciała drugiej wojny, a została w to ściągnięta. W tej chwili ja nie sądzę, żeby jego ekscelencja Barack Obama pragnął wojny, natomiast są bardzo silne wpływy grupy polityków, która uważa, że Chiny stają się coraz silniejsze. Ameryka w tej chwili ma ogromny potencjał wojskowy, ogromny, jest potwornie zadłużona i swojej przewagi nie utrzyma, więc jeżeli robić wojnę, jeżeli nie dopuścić do, nie utraci hegemonii na świecie, to trzeba zrobić wojnę teraz. No i szukają pretekstu. Podam jeszcze raz, to nie jest wcale dominująca tendencja w Ameryce, ale wpływowa. Pan jest optymistą? Szczerze mówiąc, no jak widzę, bardzo uparte działania tej grupy w Ameryce, to są głównie neokonserwatyści, to trochę mi ciarki przechodzą, bo to są dość wpływowi ludzie, no ale też z drugiej strony historia nie jest zbyt determinowana, wszystko zależy od ludzi. Zobaczymy. Korespondent Radia Sputnik Leonid Sigan rozmawiał z europosłem Januszem Korwin-Mikkem.